Wracamy po kilkutygodniowym niebycie na antenę, stęsknieni za żużlem, stęsknieni za sobą, oczywiście stęsknieni za wami. Cześć Patryku, witajcie serdecznie, kochani. Cześć Darku, witajcie kochani. No w końcu, bo nie było nas dobre kilka tygodni, aż się zastanawiałem, co to będzie, jak będzie trzeba znowu wrócić do tych harów przygotowań odcinkowych. No ale jakoś się udało i jesteśmy i mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o nas i będziecie z nami przez te kolejne tygodnie, na których będziemy przybliżali wam, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, kolejne drużyny pierwszej ligi, ekstraligi, a propos tego, jak poszedł im ten sezon 2021. Otóż to, no, tego roku. Ja muszę stwierdzić, że to podsumowanie było idealną okazją do tego, żeby przeżyć to jeszcze raz. Jak się sezon ligowy skończył, to wziąłem rozbrat z żużlem. Oczywiście wszystko się zawsze czyta i o wszystkim się wie, ale mimo wszystko nie angażowałem się w to, a teraz robiąc właśnie coś takiego, okazało się, że ten sezon był przebogaty i sporo się jednak działo i część też nam poumykała z tego względu, że oglądając mecze robimy też notatki, żeby nie zapomnieć o czymś wspomnieć. Więc ja rzeczywiście, dla mnie to jest antidotum na rzeczywistość teraz. Patryku, nie wiem jak u ciebie, ale właśnie czy ten głód był taki u ciebie nieposkromiony, czy też dieta od żużla ci dobrze posłużyła? To znaczy, a propos tej rozmowy takiej o tym naszym ulubionym sporcie, to wiadomo, że troszeczkę tego brakowało, ale no niestety życie się nie zatrzymuje nawet na chwilę, więc robota mnie tak przygniotła, że chyba wiedziała kiedy. Tutaj żużlowo odpuszczam, bo dawno tak nie pracowałem jak teraz. Ciężko, no ale dobrze się oderwać, chociaż jak nie fizycznie, to gdzieś tam umysłem od tej pracy, od tych zmagań tych codziennych i pogadać o czymś takim mało przyziemnym i takiej w sumie no tym naszym fanie, oczywiście naszym największym hobby, czy jakimś takiej zajawce, które pozwala gdzieś tam oderwać. Czasami przekleństwo, oczywiście, jak się zbierze 8 meczów do skomentowania danego tygodnia, to może, ale jakoś tak zrozumiałem teraz, wspominam to, że jakoś tak sobie pomyślałem przed tym nagraniem, jak to było wtedy jakoś tak łatwo się zebrać na te 8 meczów, a teraz do tego jednego podsumowania tak ciężko. No bo siedzi człowiek w cyferkach i innych bzdurach i udaje, że to wszystko wie, ale tak naprawdę, żeby mieć jakieś nogi i ręce w tym wszystkim, to trzeba trochę pogrzebać, trzeba troszeczkę posprawdzać. No nic, przechodzimy do... Nie, ale Darek, bo zaraz nas tutaj część ludzi opuści, więc może zapowiedzmy, co będzie w kolejnych tygodniach. No tak, w kolejnych tygodniach oczywiście, jeszcze w gwoli housekeepingu będą oczywiście oprócz podsumowań, myślimy też, żeby zrobić kilka, może nie wiem czy live'ów, ale może jednego live'a, ale pogadać o takich tematach około żużlowych, ale też troszeczkę urozmaicenia na naszym kanale mieć, bo mamy sporo pytań do różnych osób o różne rzeczy i chcielibyśmy zapełnić jakoś tym sezon ogórkowy. Oczywiście mamy świadomość, że to tylko ci, którzy subskrybują nas, będą takie tematy wyhaczali, bo dostaniecie powiadomienie, ale może powiedzcie komuś o nas, to może będzie nas więcej, będzie raźniej. No właśnie, pogadanki na tematy nawet nie około żużlowe, tylko jeśli chodzi o regulamin, no nowe zasady, o to, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. No i też chcemy na pewno zrobić wywiad z naszym nowym podopiecznym, z tym transferem, o którym mówiliśmy, też już jest listopad, więc można oficjalnie powiedzieć po raz kolejny właśnie oczywiście o Dorianie Biedrzyckim, z którym nawiązaliśmy współpracę i chcemy właśnie zrobić z nim, z jego tatą wywiad, także to na pewno będzie jedną z takich ważniejszych rzeczy tej zimy. Oprócz tego może jeszcze trafi się jeden albo dwa wywiady. Parę osób się zgodziło, tylko pytanie właśnie, te pierwsze zgody to czasami i te zdjęcia akurat nie mamy, ale takie słowne umowy, no wiadomo, że mogą być zrywane. Może powiemy tak, jak ściskali łapę w parkingu, czy jak im się ściskało tę łapę, to nie mieli jakiejś alternatywy, żeby tylko się zgodzić i wypuścić patrykowską dłoń ze swojej, natomiast rzeczywiście to trzeba teraz to obgadać, żeby to miało ręce i nogi, bo też nie chcemy zrobić, jeżeli będą jakieś wywiady, kolejnego wywiadu, bo tych jest sporo na antenie.
Mam nadzieję, że gdzieś tam właśnie zaczepimy się jakimś haczykiem, o których już myślimy i żeby to troszeczkę było takie pod innym kątem, jeżeli się uda. Tak, i to chyba teraz, Darku, teraz jak już bardzo chciałeś zacząć, to ja wiem, bo ty mówisz, że tak, tak dużo się serce działo. Serce krwawi. Właśnie, tak dużo się działo, bo tak pomyślałem sobie, gdzie tam się działo, ale no tak, no, w tym twoim serduszku zielonogórskim to tam było ciężko i teraz no wszystko to trzeba będzie na nowo tą ranę otworzyć i za chwilę się Darek tutaj nam rozleje jak na leżance u psychologa. Tak, ja zapomniałem relanium wziąć, więc ty nie jedź mi od razu z takimi nabojami. Ósme miejsce w PGE Ekstralidze. Dla niektórych szok, bo po 15 latach, o ile dobrze pamiętam, spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej, z zespołu, który był ten pierwszym, jeśli chodzi o social media, który wprowadzał nowe trendy i tak dalej, ale który też miał swoje za uszami i... No właśnie, Patryku, czy zapytam ciebie, człowieka niezwiązanego aż tak bardzo emocjonalnie z Zieloną Górą, oprócz oczywiście sympatii do mnie, czy to po prostu można traktować w kategoriach, że czara goryczy się przelała? No właśnie tak zastanawiałem się, że nawet w notatkach zapisałem, że to chyba ja powinienem cię o to zapytać, bo tak naprawdę ja to mogę tutaj sobie mniej więcej podsumować ten sezon i to jak to ten spowodował bezpośrednio ten spadek, ale czy to właśnie była kwestia tego sezonu, czy to były sprawy, które się ciągnęły latami, które gdzieś tam może zapomniane, na przykład praca z młodzieżą, która no tak jak na przykład no w wielu klubach w zeszłym roku, bo aż 19 z tego co pamiętam, juniorów opuściło szeregi właśnie tej U21 w zeszłym sezonie, tak samo i było u was, bo i właśnie Zdolni, Pawliczak i Krakowiak i oczywiście Tonder skończyli te 22 lata już w tym roku. No i się ostał taki właśnie Tuft i Ragus i z tym już było ciężko na samym początku, to jest ten moment wyjściowy tego sezonu. Ale to, no właśnie, to raczej ty powinieneś chyba powiedzieć, bo ja myślę, że u podsumowania w tym odcinku, w którym będziemy mówili o Grudziądzu i o Zielonej Górze, to tych takich momentów wywrotowych i newralgicznych, gdzie mogło być jeden punkt w tą albo w tą, to było wiele. Więc myślę, że obie drużyny mogą się tak przekrzykiwać, kto tak naprawdę jest sportowo lepszy. Oczywiście. A propos tego Tufta, to chcę tylko powiedzieć, że chłopak, na którego nikt nie stawiał, który jest kompletnym debiutantem, jeśli chodzi o Ekstraligę, w ogóle o ligowy żużel, jest de facto najlepszym juniorem zielonogórskim. No, sęk w tym, że nie jest klasyfikowany, jest w klasyfikacji, więc tym naczelnym jest de facto Ragus, ale mimo wszystko, jak sobie przeglądałem te mecze niektóre Tufta, to kurczę, chłopak jak pokazywał pazur i tam wywoził juniorów toruńskich w te dechy Karola Żupińskiego, walczył na łokcie, to wszyscy, no, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia i tak dalej, ale to jeszcze, przepraszam, Nila, dojdziemy, bo to jest mój rodzynek tutaj. Jeśli chodzi o zespół zielonogórski, to jeśli to jest najgorszy sezon od tego fatalnego w 2018, kiedy to też bardzo mało punktów zdobył zespół, baraże były wtedy i o mało się to nie skończyło spadkiem, na szczęście Rybnik nie był aż taki mocny. Bardzo tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na wykres, który widzicie, kochani, to można powiedzieć, że druga linia była tutaj tym niestety oczkiem, tym punktem zapalnym, bo jak sobie przejdziemy do tej kategorii, bo ocenimy to właśnie w kategorii juniorów drugiej linii i liderów, którzy tymi liderami byli według nas, to zobaczycie, że druga linia jednak mimo wszystko było takich kilka meczy, które po prostu i liderzy nie byli perfekcyjni, to jeszcze druga linia naprawdę woziła ogony. No właśnie, a przede wszystkim ci liderzy, tak naprawdę nie wiadomo teraz, czy ten sezon jest wpadką zegara, czy ten poprzedni był taką, jak to my mówimy, nie wszyscy się zgadzają, pozytywnym rozczarowaniem i te 2-0 ponad przekroczone przez niego jeszcze jeżdżąc w motorze Lublin, to był wypadek przy pracy, tylko właśnie taki in plus.
No bo to chyba się na tym wskazuje, w tym miejscu, pokazuje palcem, a propos wymiany Waculika na klasowego jakiegoś zawodnika, który no miał być ten zagar, bo ta średnia jednak pokazywała, że może być dobrze i w kolejnym sezonie, zresztą sam mówił, że nie ma pretensji do włodarzy lubelskich i że może to wyjdzie mu jeszcze na dobre, że ten sezon może być jeszcze lepszy, no okazało się oczywiście, że było inaczej. Z drugiej strony wypalił Frick, od którego się nie spodziewano takich zdobyczy, myślę. No bo wiadomo było, że będzie ciężko, także jednak od samego początku nikt więcej nie stawiał, jeśli chodzi o te dwie drużyny GKM i Falubas, na to, że one będą walczyć o miejsca 7-8. Wiadomo było, że lekko odstawał Apatratorium, który tylko lekko wzmocniony, ten skład niesamowicie mocny jak na pierwszą ligę w zeszłym sezonie odbudował i no był na tyle silny, że też tych punktów za dużo nie zdobył, wiadomo, ale jednak wystarczyło na takie spokojne szóste miejsce. A tutaj, tak jak mówisz, druga linia, ale i pierwsza oprócz Dudka, który naprawdę miał bardzo dobry sezon. Też dojdziemy do tego, zostawimy sobie mięsko na koniec. Ja pamiętam gdzieś w połowie sezonu, że tak wychwalałeś go, że tam ma jeden z lepszych sezonów w karierze. Poczekaj. Nawet tam w tych swoich tabeleczkach zaznaczałeś przecież, że tutaj czerwony mecz, na czerwoną belkę, znaczy, że świetny. Pałałem. A potem się okazało, że jednak po analizie dogłębniej, na przykład meczu właśnie z Grudziądzem, wyszło, że i w ogóle to też ciekawa taka rzecz, że jedna z największych gwiazd, chyba największa gwiazda, jeśli chodzi o te ruchy transferowe w tym roku, bo na pewno powiedział już, to jest pewne, jeszcze nie wiemy do kogo przeszedł, ale można się spodziewać, że niedaleko Bydgoszczy, że jednak z samego klubu macierzystego odchodzi Patryk Dudek, to ten sam w 7 potyczkach z Petersenem z żadnej z nich nie wyszedł nawet na remis. Nie, to jest wielki, smutny fakt tego sezonu, że zarówno sam zespół pod względem bilansu, czyli myśmy sobie, przynajmniej ja tak sobie liczyłem przed sezonem, jeśli chodzi o statystyki, o to jak danemu zawodnikowi wyszedł, czy też nie, mecz, liczyłem do bilansu, do zwycięstwa z zawodnikami ze swojej kategorii wagowej, powiedzmy z seniorami, ale seniorom nie liczyłem juniorów poza tam Miśkowiakiem i tak dalej, więc jeśli chodzi o to, kogo Patryk Dudek mógł pokonać, kto był w jego zasięgu, a z kim de facto przegrał, to nie jest bardzo dobry bilans, bo to jest chyba tylko 9 na plusie. Na przykład Bartek Zmarzlik, to ile dobrze pamiętam, ma tam plus 50. To jest ogromna jakaś różnica. I cały zespół ma w ogóle bardzo słaby bilans. Drugi najlepszy zawodnik pod względem pokonanych i przegranych ma tej zagar. No w ogóle Dudek w pierwszej dziesiątce, nie wiem, czy utrzymał się ostatecznie, Darku, bo nie tak, pamiętam tak, teraz. Tak, na miejscu dziesiątym jest. Tak, a dopiero w trzeciej dziesiątce drugi zawodnik, czyli Frick, więc tutaj naprawdę było słabo. Też mówiono o tym, że nie wiadomo, co będzie po tym sezonie z Protasiewiczem. Jak okazało się, że Palubas spadł, to już przestaną zadawać pytania. On teraz sam zapowiada, że chciałby pozostawić drużynę w Ekstralidze, odchodząc na emeryturę sportową, więc to też nie jest do końca jednoznaczne z tym, że jeden czy dwa sezony, no tyle, żeby wykaraskać się z tej pierwszej ligi, zostanie przy Speedwayu, no ale tak można się spodziewać, że pewnie ten jeden, dwa, no nie wiem, trzy, to czy naprawdę jakimś dużym szczęściu zostało mu do końca kariery pewnie. Już nie tacy wracali do Chicago Bulls, w sensie do NBA, przepraszam, w ogóle. No tak, tak, jeśli chodzi o ten zespół, to także możemy powiedzieć, że de facto mówiło się, że pierwsza runda jest łatwiejszą rundą, bo jest spotkanie z Grudziądzem u siebie, natomiast mi wychodziło, że to jednak runda rewanżowa była tą łatwiejszą, bo u siebie wtedy był mecz i z Toruniem, i z Częstochową, która generalnie była, jak widzimy po tym pechowym meczu, do pokonania, i z Lesznem, które miało mniejsze ząbki. W pierwszej rundzie
był to tylko Grudziądz i tak naprawdę ciężkie dość mecze, bo u siebie był Lublin, który, no Lublin w tym roku był mocny, nie? I nawet jak tam kapciował non-stop Mikkelsen i się wściekał i nie wyjeżdżał do tych nominowanych, to i tak to zrobili dwoma punktami, bo byli juniorzy. No i wyjazd do Leszna i tak dalej, no i kompromitacja, może powiedzmy o tym, z Wrockiem, siódma kolejka, 75-lecie istnienia klubu, robimy beton twardszy niż na ulicach Zielonej Góry i najwyższe bęcki w historii u siebie. Oj tak, ciężko się na to patrzyło, już wtedy zastanawiano się, czy faktycznie ten Grudziądz jednak ten nie podciągnie trochę wyżej tych swoich bokserskich gaciorów i jednak nie dołoży tej Zielonej Górze w tej walce o utrzymanie. No i tak się ostatecznie skończyło. Wiadomo było, że już tutaj nie będziemy jeszcze na te molekuły rozbijać drużyny Grudziądza, ale na przykład dwa punkty, które im się przytrafiły, bo tak chyba można powiedzieć z Wrocławiem, to też no, był duży prezent na gwiazdkę, czy no, taki w kierunku utrzymania się na pewno, na który w ogóle nie zasłużyli w tym meczu. Ale potem były minimalne porażki czy remisy, które mogły też troszeczkę inaczej się skończyć, ale wracając do Zielonej Góry, no ciężko się to wszystko oglądało, tym bardziej, że właśnie ten Dudek osamotniony, choćby nawet zdobywał te duże punkty, to tak jak mówisz, ten bilans nie był jakiś taki wybitny. I nawet ten Zagar, który ten chyba spadł, nie wiem, 0,4 około ze swojej średniej, bo chyba 2 ponad do 1,6 z kawałkiem. Więc tutaj było dużo obsuwa. No i oczywiście wprowadzenie U24 troszeczkę pomogło na pewno Zielonej Górze, bo mieli do wyboru aż 3 zawodników, żeby nie powiedzieć, że tego było więcej, ale przynajmniej Pawliczak, Tonder i Kwech, który miał się okazać wielkim talentem, objawieniem tego sezonu. Jednak to nie wyszło, ale właśnie tutaj gdzieś chyba upatrywano też szans, że taki Karczmarz może być gorszy, czy jakiś Jepsen Jensen, który przyszedł z pierwszej ligi, to tutaj mogą nie stać na straconej pozycji, wiadomo, że tak samo było w GKM-ie, dokąd z kolei poszedł Krakowiak. I chyba, nie wiem, jak to było ze średnią, ale chyba troszeczkę lepiej poszło jednak, jak dwóm kolegom tutaj z macierzystego klubu. Niby tak, ale z drugiej strony to jeszcze przejdziemy zaraz do tematycznie do U24. Każdy z nich pokazał, na co ich stać, więc nie są... Dawno już tak nie było, że ktoś z Zielonej Góry, kto kończył wiek juniorski, bo oczywiście ostatnim z tych juniorów był Patryk Dudek, który się liczy dzisiaj na scenie żużlowej. Był gorącym towarem, wiadomo, że U24 sztuczny przepis wprowadzony pomaga właśnie tym dwóm, ale było kilka meczy, którymi sobie zasłużyli na miano, tak jak Rafał Karczmarz pokazuje w Gorzowie, kiedy ma przebłyski, że naprawdę jest to kawał gościa, gdyby on tak mógł się skleić z tym motocyklem jak w tych najlepszych meczach, to byłby naprawdę solidnym ligowcem, na poziomie przynajmniej Szymona Woźniaka. No ale mimo wszystko tutaj zielonogórscy zawodnicy też zaliczyli takie występy. To był ciekawy sezon jeszcze pod tym względem, że właśnie były te mecze, troszeczkę można powiedzieć, takie bardzo nieszczęśliwe, bo w tej pierwszej rundzie, po tym jak Zielona Góra wygrała 51-39 z Grudziądzem, nagle mecz na własne życzenie przegrany, czyli z tym wspomnianym nieszczęsnym Lublinem. Tam kapitalnie pojechał Pawliczak, ale to Łaguta okazał się grabarzem marzeń zielonogórskich. I tam w biegu 15 zamiast 5-1 jest 3-3. I niestety no tutaj juniorzy okazali się tym kluczem do zwycięstwa. Brak indywidualnych zwycięstw przede wszystkim Zielonej. Potem druga wtopa, Patryku, na własne życzenie z Gorzowem, kiedy po tam 5 biegach było 20-10 dla Zielonej i potem no ciosy. Od 6 do 11 biegu dostawali bęcki tak, że szkoda gadać, i 10 punktami przegrywają. No tak, no mówię, no myślę, że podobne komentarze będziemy mogli tutaj dołączać do opisów meczów minimalnie przegranych przez GKM Grudziądz, więc naprawdę tutaj
minimalne rzeczy zdecydowały o tym, kto, która z tych drużyn przegrała tak naprawdę tą walkę o utrzymanie. I no ciężko na przykład w takim meczu jak z Gorzowem upatrywać tutaj jakiś pozytywów, bo no bo co tak naprawdę, jeżeli prowadzisz, masz te ustawienia, wszystko idzie po twojej myśli i nagle to wszystko się odwraca. Wiadomo, jakich zawodników ma Gorzów, do czego są zdolni. No. Tym bardziej, że mieli no, zeszłorocznego lidera drużyny, oczywiście gospodarzy, czyli Wasulika, ale jednak no, jest się u siebie, ma się jakieś tam marzenia, plany, gdzieś tam myśli się o tym, że każdy punkt będzie ważny w tym sezonie i jednak tak mocno z kretesem, no te 20 punktów w drugą stronę tak naprawdę leci z plus 10 na minus 10 i nie ma co zbierać i też morale na pewno tutaj no też nie szybowało w odpowiednim kierunku. Tak, w tamtym meczu z Gorzowem to akurat Patryk Dudek tak naprawdę łatał to wszystko, plus juniorzy, którzy zrobili 8 plus 2. Wspomniany Tuft, który zaliczył bardzo dobry mecz, no trochę ciutko lepszy niż ten z Toruniem u siebie. Natomiast zgasło to światło, jeśli chodzi o Protasiewicza i Zagara, bo na początku to był słaby początek z tym Toruniem na wyjeździe, potem wydało się, że wszystko zaskoczyło, ale potem nagle Protas zgasł i zaraz po nim Zagar i tak od przez Lublin, Gorzów, Leszno, Wrocław te mecze kompletnie nie ma tutaj drugiego lidera. Max Frick, który rzeczywiście tutaj fantastyczny sezon zaliczył i cieszę się, że zostanie w Zielonej Górze, bo skoro to jest szansa dla niego, żeby zostać liderem też, żeby nie iść tylko i zawsze uczyć się u tych najlepszych, tylko może się skonfrontować i zobaczyć, jak na tych pierwszoligowych, w tych pierwszoligowych nowych realiach, w tych trochę trudniejszych, czy mu się uda, czy nie, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Zieloną Górę, to na początku widać było, że trochę pechowo jeżdżą, że frajersko, a potem okazało się, że to była taka kopia Torunia, w takim sensie, że przegrywali mecze pięknie, kiedy Toruń trochę już tak większe dzwonki zaliczał. No właśnie, ale to też złudnie można było na początku myśleć, że jest wszystko dobrze, bo właśnie te mecze były jednak no, w tej trójcy walczącej, tak jak się wydawało i tak to na końcu było o to utrzymanie i przede wszystkim u siebie ten Grudziądz, więc tutaj troszeczkę mogło być złudne, tak jak na przykład KKS, który wygrał w pierwszym meczu na wyjeździe z Tarnowem, też fura optymizm popadł i też to się źle potem dla nich skończyło, dla nich, dla nas, niestety, a tutaj podobnie było oczywiście z Zieloną Górą, która no potem no niestety trafiła pod te topory tych drużyn, które ostatecznie walczyły o medale, o mistrza i tutaj tak naprawdę nie było co zbierać. Jeszcze ten remis tak naprawdę w Grudziądzu, no tutaj jakby tak, no to jest ostatecznie teraz można patrzeć na ten cały przekrój sezon, powiedzieć, że to był ten języczek uwagi, ten jeden punkt w tą czy w tą zdecydował. Ja się zastanawiam tak naprawdę, bo a propos tego, co tak naprawdę zaważyło, bo oczywiście ilu fanów żużla, tyle przynajmniej teorii, jak nie więcej. Aczkolwiek to jest strasznie pechowy mecz, sezon, jeśli chodzi o zawodników z Zielonej Góry, bo mówię, jeśli chodzi o te mecze, to mieli już Gorzów i Lublin na tacy, żeby to zrobić. I już by było plus 2, plus 4 punkty więcej. I potem mamy ten mecz w Grudziądzu, który jest właśnie takim bonusem. Dobrze, że tak się stało, ale mamy te Częstochowe. Te Częstochowe, która no, jest takim mieczem Damoklesa i to ten mecz chyba ciążył im do końca. Fakt, że tam była kontrowersja związana z Fredką Lindgrenem, który robił te mikroruchy i tak dalej i z połowy tych biegów tak naprawdę powinien był być wykluczonym, ale w sportowej rywalizacji, nie wiem czy te mikroruchy mu strasznie pomogły, przegrywają,
dwoma punktami, potem mecz z Lesznem jest. To jest też kolejny ten mecz, kiedy można to zrobić, kiedy brakuje 30 centymetrów i Patryk Dudek minąłby Emila w biegu nominowanym, ale to się niestety nie dzieje. Co chwilę i potem trzeba było czekać na Częstochowę, która jechała do Grudziądza. Już wszystko było pozamiatane dla niej, a wszyscyśmy się łudzili, że będzie walka o kontrakty na przyszły sezon, no to, że taka słaba nie była. No i jak się skończyło? No właśnie, że jacyś tam chóry optymiści myśleli o tym, że a może jednak da się ten wrosek zrobić na wyjeździe. I trzeba powiedzieć, że w porównaniu do tego, jaki był wynik meczu u siebie, to naprawdę to był duży progres, bo tam genialny mecz pojechał Frick, który no wydawało się, że w tym meczem zrobił sobie właśnie kontrakt ekstraligowy. Też się mówiło o tym, że może przejść do Leszna, bo Leszno szukało oczywiście zastępstwo za to, za Emila Sajfudinowa, który już ogłosił w trakcie sezonu, że opuszcza drużynę. Dudek pojechał też całkiem nieźle, bo 13 punktów. Chociaż pewnie jak się to rozłoży i za chwilę może rozłożymy na chwilę na te czynniki pierwsze, to aż tak świetnie nie było. No ale to było wszystko. Protasiewicz 6+1. A potem czterech zawodników 3 punkty, więc no nie dało się tego, ale to jakby nierealne było, tak to bardziej właśnie tak jak mówisz, cała Polska patrzyła na to, co się będzie działo w Grudziądzu, a tam tak naprawdę nie wiadomo. No, to jeszcze będziemy mówili może przy tym opisie sezonu i Częstochowy, i Grudziądza, jak to był w tamtym meczu. No tak jest, i żeby tak podsumować jeszcze trochę na sucho tę Zieloną Górę, to raz, że był bardzo nierówny skład ogólnie rzecz biorąc, bo tutaj no chociaż Patryk Dudek na przykład jest w czołówce, jeśli chodzi o punkty na wyjeździe, to dlatego, że jechał w aż 8 biegach z taktycznej i tam wykręcił tak średnią, można by powiedzieć średnią, sporo tych biegów przegranych 1-5, sporo biegów przegranych, kiedy to silny zawodnik, taki jak Max Frick, Piotr Protasiewicz, Dudek czy Zagar, jechali SU24 czy juniorem i przegrali 1-5, kiedy musieli zabezpieczać przynajmniej te 2 punkty, jak już nie można wygrać tego biegu zrobić. To może przejdźmy, Patryku, w takim razie do pierwszej składowej tego zespołu, do juniorów. Do juniorów, którzy tak naprawdę byli świeżakami kompletnymi, bo choć Jakub Osyczka kończył w tym sezonie wiek juniora, to nikt z nich, żaden z nich nie miał żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o starty w takim gronie, na tych torach, w takich realiach. I co? Na początku chyba nie wyglądało to tak najgorzej jeszcze, dzięki głównie Fabianowi Ragusowi. No właśnie, ten najmłodszy się okazał tak naprawdę tym najciekawszym zawodnikiem do przynajmniej obserwowania do tego, jak będzie się powoli rozwijał. Ostatecznie skończył ten sezon ze średnią 0,595, więc jakby tutaj szału nie ma, ale w poszczególnych biegach naprawdę pokazał, że no, to, że ma przed sobą te 3 lata więcej o 2 od Tufta, który zostaje w tym sezonie, ale to raczej nie on będzie tym głównym, drugim juniorem, tylko pewnie no za chwilę dojdziemy do tego, pan Rempała zapewne, obok Ragusa. Więc no, ten Ragus był takim no, taką nadzieją na dobre jutro, ale to raczej wyszło na dobre pojutrze i po pojutrze, bo jednak sezonu nie zbawił. To znaczy, on miał początkowo bardzo dobre biegi juniorskie, bo wygrał na dzień dobry w Toruniu, wygrał potem domowy mecz z Grudziądzem, potem po 2 zerach znowu z Gorzowem u siebie i tak, potem z Toruniem podwójnie wygrany i tak dalej, z Grudziądzem w Grudziądzu, także to był chłopak, który widać, że tam kąsał i nie miał jakichś spektakularnych biegów w tym sezonie, było trochę szczęścia z nim związanego, kiedy tam to był mecz w Grudziądzu i dzięki Tuftowi Fabian Ragus lepiej wystartował z juniorami z Grudziądza i zrobił to na 3-3 i był remis końcowo, ale rzeczywiście średnia 1,67, taką legitymuje się Fabian, jeśli chodzi o pierwsze biegi juniorskie, to jest tak w granicach Bartkowiaka, Cużytka, Lewandowskiego.
jak na pierwszy sezon, czy właśnie o Krzyśku mówimy, że to jest wielki talent, tylko w tym roku no trema, pierwszy raz, wiadomo, on się uczy. A o Fabianie, który robi podobnie w biegach, które się liczą tak między nimi bezpośrednio? No właśnie, no jakoś tak więcej chyba o tym Lewandowskim było, może dlatego, że jednak młodszy 2 lata i to ten jego pierwszy sezon był w ogóle około 16-latka. Jeszcze debiutował w Grand Prix, to już w ogóle było wow wielkie. Ale tak jak mówisz, tutaj też nie można za dużo zarzucić. Bardziej chodziło potem o te przegrywanie tak naprawdę no, po juniorskich biegów, czyli te, których on startował z innym juniorem, ale byli też inni seniorzy na torze i tam już było gorzej. Bo tak jak mówisz, 1-6 to naprawdę całkiem nieźle. Więc tak to było, jeśli chodzi o jego osobę. Potem właśnie dochodzą. Mamy dwóch niesklasyfikowanych. No dokładnie. Czyli oczywiście Tufta, który no pokonał przecież też no kogo? Karczmarza na przykład, odkrycie drugiej części sezonu. Tak. Jaśnickiego, więc tak też jest. Piechotą nie chodzi. Żupę Lewandowskiego. Tak, no i dość szczęśliwie Doyla. Doyla na defekcie. Na defekcie. A oprócz tego, no niestety wszystko, resztę przegrał, czy to z Pludrą, czy z Sużytkiem, nie licząc tam właśnie Liszki, czy wiadomo, Rotejczaka, Cierniaka, Lamparta, ale no ciężko zwalać na niego winę, że to tu on był tutaj gwoździem do trumny, czy w ogóle cała ta drużyna juniorska w składzie Zielonej Góry. Bardziej jednak chyba jak przejdziemy do tej drugiej linii i tych liderów, tam trzeba szukać tych winnych, bo tutaj oni nie byli może mocną tą ekipą, ale tutaj nikt nie spodziewał się niczego więcej, więc no, tak to chyba bym podsumował. Moje jeszcze słowo na niedzielę a propos tych juniorów jest takie, że jeśli chodzi o Fabiana Ragusa, to problemem były tu błędy popełniane. Rzeczywiście się uczył i sporo pogubił punktów. Wiele tarapatów się wpakowało tak naprawdę też przy tym. Jeśli chodzi o Tufta, to na plus naprawdę muszę mu zaliczyć pokorę, bo z trochę hejtowanym zawodnikiem ze względu i na pochodzenie, jak się przezywa go, a faraonem i tak dalej, ale jeśli chodzi o jazdę, to jest tak, trochę taki Jakub Poczta, można powiedzieć, ekstraligi, ale zawodnik jak jechał dobrze, to jechał świetnie, a potem potrafił się uderzyć w pierś, że jechał fatalnie i no prawie we łzach przed kamerami Kanalu Plus przyznał, że sporo pracy go czeka. Natomiast Jakub Osyczka, zawodnik, który robił naprawdę niezłe wrażenie w juniorskich zawodach rok temu i w Opolu, w drugiej lidze, też zbierał szlify. Tutaj mieliśmy nadzieję, że wyskoczy chłopak, że jednak się pokaże. I oprócz pokonania Lachbauma w swoim trzecim starcie w meczu z Grudziądzem, to tak naprawdę chyba ten sezon taki był trochę pechowy dla niego. Też kontuzje go trapiły i nie mógł nic pokazać przez to w środku sezonu. No tak, i przez to tak naprawdę nie było do końca sezonu tak naprawdę wyklarowanego tego drugiego juniora i no, mając tylko 3, tak naprawdę tych dwóch pojechało, tych dwóch doparowych można powiedzieć, pojechało jeden z tego co kojarzę, 7 meczów, 8, przepraszam, 8 meczów, drugi nie wiem, też chyba 6, no generalnie drugie nie było tego, no nie było tego za dużo, więc ciężko też ich do końca tak ocenić, bo też te regularności mało, dobrze, że tych DMPJ-ów było sporo, ale jednak to zupełnie inna rzeczywistość niż ta ligowa, tym bardziej ekstra, chociaż no wiele razy no, mówiono i komentowano dość szeroko nie tylko panów właśnie z Zielonej Góry, ale też tych takich panów jak Pytlewski,
czy też Sadurski czasami, że, no, że nawet Rzupiński w tym sezonie, że no, tacy zawodnicy, którzy lekko jednak zaniżają ten poziom najlepszej ligi świata i ciężko się ich ogląda właśnie w tej klasie rozrywkowej, której tak naprawdę wszyscy powinni być ekstra. Tak jest, tak trochę uściśle tylko, że w takich aż wielu meczach to oni nie pauzowali, czy w takiej wielkiej ilości, bo najmniej meczów odjechał Kuba Osyczka, to było 8, chyba 10 Tuft, podobnie Ragus, 11, nieważne, w każdym razie to wychodzi na to, że jednak mieli trochę tych okazji, ale no, nie było jak, nie poszło, insza inszość. Druga linia, czyli zawodnicy, którzy, niektórzy z nich pretendowaliby, w ogóle kogo zaliczamy do tej drugiej linii, Patryku, jeśli chodzi o Zieloną Górę, bo nazwiska na papierze całkiem. No właśnie to chyba tak trzeba jednak na papierze, bo po tych średnich to jednak jedni pojechali, no ciężko powiedzieć, że ktoś przewyższył bardzo te oczekiwania, ale jednak no, na lidera był ubierany w garnitur tego typu właśnie pan Zagar, oczywiście, przechodząc w chwale tej średniej ponad 2 z Lublina. Oczywiście Dudek. I nie wiem, czy można jeszcze kogoś doliczyć, czy wątpię, że Protasiewicz. Wydaje mi się, że tak nominalnie to ten Frick przychodził jako doparowy, więc jeżeli mamy trzech mieć liderów, no to Zagar przychodził jako zastępstwo Martina, Protas i Dudek. Mhm. No i nie ma inaczej, matematycznie, nie? No tak. I de facto okazało się, że to Frick wymienia się z Zagarem, z Protasiewiczem, przepraszam, bo Zagar lepszy jest od Protasiewicza w tym sezonie, na tego lidera, i to Pepe. Mógł jechać jako lider? Oczywiście to jest jeszcze potencjał. W kilku meczach pokazał się z dobrej strony, ale ten lider drugiej linii mocno, mocno rozczarował mimo wszystko w tym sezonie. No tak, i właśnie tutaj, tak jak mówisz, takie przetasowanie tej drugiej linii i liderów wyszło na to, że i pokazało tą słabość tej drużyny jednak, i to, że jak już nie ma juniorów, to chociaż ta druga linia, można powiedzieć, jak patrząc na ten Gorzów, że tam właśnie musi być wyrównany ten cały skład. Oczywiście z wybijającym się Bartkiem, czy też Waculikiem. A tutaj no, za mało było tych pewnych punktów. Co ciekawe, właśnie i Pawliczak, i Tonder mieli naprawdę świetne pojedyncze występy. Wydawało się, że albo jeden, albo drugi na dłużej zostanie w składzie i będzie sobie świetnie radził. Tym bardziej Tonder chyba miał takie 11 punktów i potem 9. Tak chyba 9, 11 odwrotnie. 9, 11. Wydawało się, że no, on ten teraz pociągnie i tutaj będą wyniki. A potem niestety 0, 3, 1, 1, 0. I naprawdę ciężko było znaleźć przyczyny, bo też i ten Pawliczak miał 7-1, bardzo dobry mecz na początku sezonu w drugim swoim meczu. Z Grudziądzem, tak, i, tak. Tak, i potem tak przed platą miał 0, potem 3, znowu 0, 4, 0. I też ta końcówka wcale nic dobrego nie zwiastowała. Na to, że jakby ostatecznie te utrzymanie się powiedzie w lidze. No i ten, co? Frick? Jedyny taki naprawdę pozytyw, bo Dudek, można powiedzieć, tak, Dudek pojechał swoje, Frick zaskoczył na pozytyw, a reszta no, poniżej. Chyba tak to można w skrócie. Tak jest. Zostając jeszcze przy tej drugiej linii, to a propos Piotrka Protasiewicza, no cóż, miał kilka dobrych meczy i czerwiec to był taki miesiąc, gdzie w trzech meczach, o ile dobrze pamiętam, zrobił 30 punktów, czy jakoś tak, średnia 2-0. I to był mecz z Grudziądzem u siebie i Toruń, tam też mocna końcówka, 9 punktów, ale ostatecznie bardzo pozytywnie. Dobre mecze z... Potem rewanżowy w Grudziądzu z Częstochową w Zielonej Górze, z Lesznem także. Ale no... To był ten problem, który był również u Patryka Dudka, bo on tylko dwa mecze w sezonie
objechał z dodatnim bilansem, czyli pokonanych i przegranych, bo z Grudziądzem trzech więcej pokonał niż z nimi przegrał i dwóch z Częstochową, tak potem z Lesznem na zero wyszedł, więc też jak zdobywał te punkty, to on nic poza tą drugą linią nie mógł zrobić i wydaje się, że mógł. Była tu sytuacja taka, że jeżeli zagar, tak jak w tych mistrzowskich zespołach, jak jeden zawali, tak, we Wrocławiu czy wcześniej w Lesznie, no to ktoś zawsze za niego pojedzie. Tak tutaj jak zagar zawalał, czyli ten lider de facto, to Protas nie do końca potrafił wziąć na siebie jeszcze większy ciężar niż to, co przyszło mu robić, czyli tych U24 i tych doparowych pokonywać, starać się. No właśnie, a tak naprawdę można powiedzieć, że zagar tam potrafił przegrać na przykład w meczu z Zieloną Górą, czy to z Bierę, czy z Kasprzakiem, czy z Przemkiem Pawlickim. Wtedy, kiedy cała drużyna jechała całkiem nieźle, to on właśnie miał taki dość przeciętny mecz. Tak samo jak w meczu z Toruniem. No, wygrał niby z Lambertem, z Miedziakiem, gdzie no ciężko i tego pana pokonać na wyjeździe, czy to bardziej u niego na torze, ale tak naprawdę to były jedyne zwycięstwa, potem nawet z Chrisem Holderem, który no był jednym z rozczarowań, no nie wiem czy większym, czy mniejszym, ale jednym z największych opok zagara tego sezonu. Ten pan się też nie podniósł, chociaż prawdopodobnie jednak zostanie w tej ekstralidze, psim swędem, jak to się mówi. A do tego no niby jak się tak przejrzy te nazwiska, z którymi przegrywał, to okej, okay, no od lidera należy się wymaganie większych zdobyczy, ale no jakby okej, okay, Licji też można powiedzieć jest rozczarowaniem sezonu, z nim przegrał w meczu. Ale potem mamy właśnie czy Przedpolskiego, czy Wolfindena, czy Łagutę, no mamy takie nazwiska, które no, teoretycznie, no nie ma wstydu, ale raz na jakiś czas jednak lider musi wygrywać. Czy przynajmniej taka fala sinusoida powinna być taka, że raz się z takim lepszym zawodnikiem wygrywa, raz przegrywa, a nie wszystkie te pojedynki z tymi powiedzmy równymi sobie zawodnikom przegrywa. I tak to naprawdę było z tym zagarem i jakby w tym na jego słabość tego tak sezonu. Tak jest, to przejdźmy sobie w takim razie, skoro przy tych, może jeszcze wrócimy do drugiej linii, przy tych liderach obstajemy. Max Frick, który zaczął w naszych głowach jako ta druga linia, został się liderem, bo to jest, o ile dobrze pamiętam, drugi zawodnik w lidze, czy w okolicach tego z największą ilością biegów odjechanych, bo to Patryk Dudek i Max Frick w tym roku non-stop byli używani jako rezerwy taktyczne z różnym skutkiem, najczęściej skutkiem takim można powiedzieć no, średnim na jeża, bo Patryk chyba wykręcił z taktycznych 1,88, więc ciutkę gorzej niż normalnie jeździł. Można powiedzieć, że te taktyczne to zawsze są te trudniejsze biegi, więc jak jest mały spadek, to może nie ma jakiegoś wstydu. Ale Max Frick, który rzeczywiście potwierdził, że ta końcówka z Wrocławia z zeszłego roku, kiedy tam został chyba, o ile dobrze pamiętam, dosprzętowiony, że to jest coś, co nie tylko jest zasługą sprzętu, ale też zawodnik być może się już trochę bardziej wycwanił w tym sporcie i potrafi więcej. Max Frick, który zaczął naprawdę dobrze, naprawdę to się obiecująco na to patrzyło, przede wszystkim dlatego, że wygrywał te na starcie ważne biegi. Potrafił przywozić liderów, Jacka Holdera, Pedersena, Madsena, i tak dalej. Nie strasznie mu byli Peter Pawlicki czy Jarek Hampel, ale mimo wszystko po pierwszych tak naprawdę czterech meczach to, co się zaczęło z nim robić, to to, że on bardzo mocno zaczynał i potem znikał nagle. Na jedynkach jechał do końca meczu i wtedy tak naprawdę okazywało się, że ten Frick był połowicznym liderem. W drugiej części się zamieniał z kim? Nie wiadomo, garniturem. No tak, tylko też pytanie, czy właśnie nie rosły te wymagania w stosunku do niego razem z tym, jak trwał sezon, że jakby gdzieś tam forowano i go no, do tego lidera, no bo tak naprawdę no, szukano tej nadziei na lepsze jutro, na lepszy kolejny mecz. I tak było tak naprawdę, że dwa mecze miał takie, że zdobył 4 punkty, 4 plus 1 i 5. A poza tym to było 7-8, więc to co powinien robić tak naprawdę i więcej, więc i też przegrywał tak naprawdę z
czy może inaczej, wygrywał z lepszymi od siebie na pewno. Czasami to był mecz jak z Grudziądzem, że wygrał tylko i wyłącznie z Miesiącem, z całą resztą przegrał. Tak. To fakt, tutaj nie ma żadnego tłumaczenia, tym bardziej, że no, jeden z najważniejszych meczów w sezonie, jeśli nie najważniejszy, jak to teraz się okazuje na koniec. A tutaj no, taki klops i minus 4 w tych darkowych porównaniach, kogo powinien, a kogo nie powinien pokonać. Bardzo duży plus w meczu z Wrocławiem, ale tam też trzeba przymknąć lekko oko, bo to jednak było takie już trochę lekkie rozluźnienie w tych szeregach wrocławskich. To jest ten mecz, o którym powiedziałeś, Patryku, że on tam sobie na kontrakt pracuje, ale jest zawsze ten kruczek. Właśnie, że tam niby wygrał z Łagutą, z Janowskim, z Wuffindenem, ale jednak, czy Czugonowym, Biulejem, no tak naprawdę co wszystkich pokonał, ale to jest właśnie to, że ten mecz był trochę w zupełnie innych rejestrach rozgrywany przez wrocławską drużynę, a inne rejestry tutaj chodziły po głowach w zawodnikach zielonogórskich, więc troszeczkę ciężko porównywać to. Zresztą tak jak jeszcze będziemy o tym mówić, a propos KSM-u i naszych pomysłów, to mamy taki pomysł na przykład, żeby do KSM-u nie wprowadzamy liczyć tych KSM dwóch w parku maszyn. Tak. Nie liczyć tych na przykład dwóch, trzech ostatnich meczów, żeby to nie było tak, że ktoś sobie, tak jak na przykład w takim meczu jak ten Wrocław, zawodnicy mogli sobie na siłę zaniżać te KSM-y, bo to tutaj te ostatnie kolejki już by się nie liczyły. To taki jednak, można powiedzieć, pionierski pomysł. Tak jest, chociaż jesteśmy w Polsce, a tutaj zawsze można jakieś obostrzenie obejść, nie ma metody, której nie dałoby się pokonać, więc też ja nie jestem do tego KSM-u do końca przekonany, co dopiero do jakichś daleko idących rozwiązań. No tak, Max Fricker, jeszcze chcę znamienić tylko to, że ten środek właśnie sezonu, kiedy przegrywał, kiedy robił nawet te 8 punktów jak w meczu z Lesznem, czy 7 jak w meczu z Toruniem, to właśnie robił te ujemne bilanse. Naprawdę tam wygrywał z Czugunowami, Cużytkami, Karczmarzami. Nie było tam naprawdę nazwisk. No największe nazwisko to jest chyba właśnie ten Czugunow, czy Chris Holder, nie wiem który, to zdecydujcie wy, kochani. Natomiast potem już rzeczywiście ta końcówka sezonu wygląda w jego wykonaniu o wiele lepiej. Szkoda troszeczkę braku jazdy parowej, jeśli chodzi o zarówno Frickę, jak i Zagara, bo tam przecież, o ile dobrze pamiętam, już w meczu z Toruniem pokpili kluczowy bieg i mało się nie zabili na tym torze. Kilka razy lepiej w Grand Prix jeździli, bardziej parowo już to wyglądało niż w PGA Ekstralidze. Natomiast jeśli chodzi o tego króla królów, czyli zawodnika, który miał tutaj dzierżyć palmy pierwszeństwa, który odjechał swój nie wiadomo na jak długo ostatni mecz w barwach Zielonej Góry, ale wygrał, więc przynajmniej jakieś tam słodkie zakończenie, Patryk Dudek. Moim zdaniem wielka poprawa, jeśli chodzi o początki meczów, bo to był taki Jarek Hampel, tylko taki odwrotny, że zaczynał od zera, a potem trójka przychodziła, a tutaj solidnie wyglądał od początku. Tak, no w ogóle tak naprawdę trzy mecze poniżej dwucyfrówki, chociaż jak się oczywiście zagłębimy, to właśnie na duży minus i taką piętą achillesową Patryka w tym roku było, tak jak mówiliśmy już wcześniej, siedmiokrotne na 7 startów porażki z Pedersenem, czy też tak naprawdę no, z juniorami to tylko 2 razy z tego co kojarzę przegrał i 2 razy z Lampartem, więc teoretycznie nie ma się czego wstydzić. Tych bilansów ujemnych miał raz, dwa, cztery i to też jakichś dramatów nie było poza meczem z Wrocławiem u siebie. Tutaj był dramat, więc... Może jeszcze w Lublinie możemy się kłócić, że tam też lekko nie było, ale masz rację, nie było jakichś wielkich dramatów. No właśnie, ale tam właśnie jest ten Lampard, Kubera, Łaguta, no jakby nie było, patrząc teraz z perspektywy czasu, srebrni medaliści Mistrzostw Polski drużynowych, więc naprawdę silna ekipa, więc też z tej perspektywy trzeba inaczej trochę łagodniej na niego spojrzeć. Poza tym raczej na plus i rzadko zdarzały się jakieś wielkie wpadki. No Biuli, nie wiem czy Biuli to może być wpadka, raczej myślę nie, ale taki zawodnik to, no właśnie tak jak mówiliśmy, czy to z Mikkelsenem,
dwa razy nie powinien przegrać w jednym meczu, czy też z Jackiem Holderem. Mm. Myślę, że ten zawodnik, który wraca triumfalnie do Grand Prix i będzie walczył pewnie o wysokie cele w przyszłym sezonie, jednak powinien, no może to nie jest zmartwik, jeszcze nie ten poziom, ale no blisko, a na przykład w meczu z Zieloną Górą przegrał dwa razy z beznadziejnym w tym sezonie Lindgrenem. Mm. Otóż to. Ogólnie Patryk Dudek zaliczył jednak bardzo sporą poprawę, jeśli chodzi o poprzedni sezon, bo aż o 17 miejsc, o 7 miejsc, przepraszam, wtedy był 17, dzisiaj 10. O wiele lepszy w domu, w zeszłym roku nie było nawet 2 punktów, a teraz 2,11, na wyjazdach też poprawa fajna, lepsze starty, w ogóle wygrywał, potrafił przegrać z dobrymi nazwiskami i właśnie chodzi o to, że wygrał z tylko 9 zawodnikami więcej niż z którymi przegrał, ale jednak jak wygrywał, to wygrywał również ze zmarzlikami, właśnie z liderami każdej z drużyny. Staczał kapitalne pojedynki mimo wszystko. I no cóż, szkoda, że odchodzi. Oczywiście to jest ogromna strata dla zawodnika, ale z drugiej strony wydaje mi się, że Patryk Dudek akurat jest dość takim specyficznym przykładem. Nawet nie ma się go co porównywać do Bartosza z Marzlika, ale to był zawodnik, który zdobył bardzo dużo już jako junior. I drużynowo, i indywidualnie wszedł do bardzo szybko do reprezentacji Polski. Potem ta wpadka dopingowa, która sprawiła, że jeszcze silniejszy wrócił i rozbił bank. Nie dość, że w końcówce sezonu, w którym powrócił, to w kolejnym sezonie indywidualnie awansował do Grand Prix drugie miejsce. I nagle... Jak się stąd odbić jeszcze dalej, kiedy w wieku, no ile, 30 lat w przyszłym roku będzie miał 30, a już ma więcej niż Andrzej Huszcza i Piotr Protasiewicz prawie że razem. No tak, ale to są inne cele. No żartuję są... oczywiście, to nie równi, ale sporo. Inni zawodnicy, na których można patrzeć, właśnie na przykład taki 3 lata młodszy Bartek Zmazlik, czy rok starszy... No, teraz się ugryzam w język, ale może jeśli chodzi o Grand Prix, to Janowski mniej zdobył, bo żadnego medalu, ale jednak na arenie narodowej, tutaj naszej krajowej, to troszeczkę lepiej od Patryka, ale myślę, że ta zmiana środowiska, tak jak mówisz, bo to odbić się, czy jakby mieć jakąś ambicję pokonania tych miejscowych, czyli tych zawodników ze swojej drużyny, z historii, tutaj tego nie ma. I teraz przechodzę do innej drużyny, już bardziej będzie patrzył globalnie, albo nawet w tym kierunku tych zawodników krajowych ze swojej nowej drużyny. To już będzie zupełnie inna perspektywa, inny w ogóle kąt, z którego będzie patrzył na te zdobycze. Nie tylko właśnie przez to, że już jest legendą w Zielonej Górze, będzie zawsze i już zdobył, tak jak mówisz, wszystko od wszystkich razem wziętych więcej, tylko właśnie jak długo i czy on wróci do tej Zielonej Góry, czy nie, też sam o tym nie potrafi zdecydować. Zobaczymy, jak tak naprawdę ten Falubo sobie poradzi w tym przyszłym sezonie, no i może w kolejnych. To musi być większy powrót, moim zdaniem, niż ten z udziałem czy to Grzegorza Walaska, czy to Piotra Protasiewicza, bo wtedy to Grzesiu wrócił pierwszy, rok po nim Piotr Protasiewicz, był brąz i od razu złoto w 2009 roku właśnie z Toruniem. A tutaj wydaje mi się, że po prostu Zielona Góra, on jest spragniony sukcesu z Zieloną Górą, a nie za bardzo spragniony utrzymywania się w batalii o utrzymanie, czy piękne sezony, gdzie dojedzie się do tych playoffów, a potem dzwony i w półfinałach, i w finale o trzecie miejsce, i bez medalu się ten zespół obchodzi. Kończąc temat Zielonej Góry, Patryku... Wiesz co, darkuję tylko taką małą analogię do tego tak jest. Przeciwieństwa, jakim on może być do takiego Pedersena, który... właśnie on jest związany z jednym klubem i zależy mu oczywiście na tych indywidualnych sukcesach i teraz też dlatego przechodzi, żeby jednak powalczyć o medale ewentualne w przyszłych latach, ale to nie jest jednak zawodnik, no, pierwszy raz opuszcza swój macierzysty klub, więc no, zawsze był za tą drużyną do końca, tak jak mówisz, w latach, kiedy było blisko
spadkowi Falubazu, on też deklarował, że zostanie. Teraz troszeczkę inny etap jego kariery, awans do Grand Prix, powrót, zwyżka formy, no naprawdę. On już, tak jak mówisz, będzie miał 30, więc też myśli o sobie, że to nie jest tak, że ma przed sobą 20 lat startu, chociaż kto wie. A no, na pewno poczekaj, zobaczymy za 20 lat. Na pewno nie na tym poziomie, więc i tak myślę, dużo oddał serca, dużo, wiele razy pokazał, że jest dla drużyny, a co innego Pedersen, który po prostu wykręca te niebotyczne średnie i tak naprawdę nabija sobie tą kabzę. Jakby nie zazdroszczę, ale jakby na tym mu tylko zależy, a to, czy drużyna przy okazji jego 18 punktów wygra, czy nie, to naprawdę to jest nawet nie drugo, tylko trzeciorzędny chyba cel na ten dany mecz. Otóż to. Jeśli chodzi o podsumowanie Zielonej Góry, Patryku, to prosiłbym cię o krótkie podsumowanie tego, bo jeszcze będą oczywiście odcinki przed startem sezonu, kiedy już na 100% będziemy znali składy i wtedy powiemy, zrobimy analizę szans zielonogórskiego zespołu w składzie Anno Domini 2022 na rozgrywki E-Winner pierwszej ligi, ale Patryku, podsumuj krótko sezon Zielonej Góry spadkowy i jakie widzisz widoki dla tego zespołu w roku kolejnym? Ja myślę tak, nie znając za bardzo tych realiów do końca w Zielonej Górze, no, jednak myślę, że przyda się ten sezon, tak samo jak Patrykowi odejście chociażby na sezon od Zielonej Góry, to Zielonej Górze takie otrząśnięcie trochę i zimny prysznic, chociaż widać, że no z tym Frikiem, bo myślę, że to jest największy sukces, utrzymanie tego zawodnika, którego na pewno biła się chociażby Unia Leszno, też mówił o GKM-ie Grudziądz, ale myślę, że B Lego dla Unii Leszno to ani opcja B, ani C nie była, więc no, z takim zawodnikiem skończyli, a myślę, że Frik to był pierwszy ich cel, więc chociażby dla kibiców to jest duży jakby pokaz tego, co włodarze chcą, czego pragną i na jak krótko chcą jednak w tej pierwszej lidze być. Sezon pechowy, chwilami te mecze były szczęśliwe, niektóre były pechowe. To samo można by powiedzieć o Grudziądzu, bez tak naprawdę mrużenia okiem, tylko zamiast Falubas mówić GKM, gdyby po prostu o ten jeden punkt się te drużyny zmieniły. Nic by w opisach tych meczów nie było nic innego. Więc myślę, że no ktoś musiał i padło na Zieloną Górę, a wcale nie uważał, tak jak to niektórzy mówią, że po prostu tabela weryfikuje wszystko. To jest taki sport, jaki jest, ale to chyba tak jednoznacznie nie można powiedzieć, że jak ktoś kończy ósmy, to sportowo jest ósmy, chociaż jakby nie umniejszam nic GKM-owi, żeby nie było, że jestem za Zieloną, bo nie jestem. Gdyby metaforycznie, podkreślam metaforycznie, Zieloną Górę zobaczyć jako zmęczonego, biegnącego człowieka, to ten człowiek potyka się na każdym kamieniu w tym roku, w tym sezonie, który jest na jego drodze do mety. Tak było, wszystkie te mecze, które mogły być przegrane zostały albo przez sędziego, jak z Częstochową, chociaż tam też były dziury w składzie Zielonogórzan, przez Lublinem i tak dalej, i to wszystko po prostu nie zagrało. Te podrygi w Grudziądzu jeszcze, to można powiedzieć, że no tam był piękny comeback i na to zasłużyli. Mi się wydaje, że tak jak w życiu Rzym musi upaść, to tak samo dajmy temu Rzymowi upaść, ale dobrze, że zbrojenia są, że właśnie na widokach Buczkowski, Rempała i Tangate, bo w przyszłym roku warto wrócić z tego względu, że być może, no chociaż już Ekstraliga jest nie aż tak odbiega od E-Winner, czy odwrotnie, to mimo wszystko te 6 baniek dodatkowe w przyszłym sezonie i te U24 i tak dalej, to może być nowym impulsem, nawet zastrzykiem finansowym dla klubu, który z tymi finansami nie ma za różowo ostatnio. Po różowej koszuli i jej odejściu już tam Eldorado się raczej skończyło i moda na wspieranie tego żużla na takim poziomie. Ja nie rozpaczam jako kibic wieloletni, dozgonny z Zielonej Góry. Uważam, no że... Brązowy medal się wywalczył przecież nie sam, tylko prawie sam. Otóż to.
Otóż to, więc, więc tym optymistycznym akcentem MPPK, tak? Nasze rozważania, tak jest. Wrócić dobrze jest do was, kochani. Ja się czułem trochę tak rdzawy, jak to się mówi, rusty po angielsku. Kilka tygodni bez gapienia się w kamerę tak naprawdę i w mordkę na dole Patryka, ale dobrze jest znowu robić to i mam nadzieję, że co tydzień cyklicznie będziemy właśnie gościli u was na urządzeniach. No bo tak, bo właśnie ósma drużyna Ekstraligi i za chwilę będzie następnego dnia, a nawet wyjątkowo akurat w tym tygodniu, dwa dni później będzie Unia Tarnów, czyli ósma i pierwsza latarnia pierwszej ligi. I potem tak będzie cyklicznie właśnie siódme miejsca, szóste i tak dalej. Właśnie w każdym tygodniu po dwie drużyny z tych dwóch z faz rozrywkowych polskiej ligi żużlowej. Tak jest, dziękujemy serdecznie za uwagę. Oczywiście zaznaczamy, nie powiedzieliśmy wszystkiego, bo notatek naprawdę, uwierzcie, mamy dwa monitory odpalone, ale to zawsze godzina. Nie chcemy tego robić za długiego materiału, bo no, dla fanów może kiedyś live'y będą, jak się uda wszystko w przyszłym roku i tak dalej, to będziemy sobie mogli pogikować trochę dłużej o żużlu, ale dla tych, którzy gdzieś jadą samochodem i słuchają to w ramach podcastu, a droga to tylko godzina, no to jak w sam raz, a też nie chcemy powiedzieć wszystkiego, bo nie da się upchać tego, to będzie bardzo nudne i rozlazłe. Tak, i zostawmy troszeczkę na live'y, na te pytania ewentualne od was. I też mamy zamiar opublikować chyba jakieś te notatki, te nasze tabeleczki, ale to już po wszystkich podsumowaniach, żebyście też mieli taki wygląd. Myślę, że bardzo ciekawy, to oczywiście zasługa tylko Darka, ale myślę, że genialnie do tego podszedł. Tutaj muszę pochwalić kolegę, ale myślę, że przychylicie się do mojego zdania, jak to wszystko zobaczycie sami naocznie. Staramy się po prostu, jeśli chodzi o ten żużel, patrzeć na to pod innym kątem, tak jak w przypadku na przykład Patryka Dudka. Miły wzrosty są, tak, ale jednak to nie był sezon na przykład w jego wykonaniu, gdzie naprawdę wszystkich lał tam, bo musiał, to taki zmarzlikowy, powiedzmy, to co Bartek potrafi w Gorzowie odstawić. To tyle, jeśli chodzi o dziś. Patryku, dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękuję. Wam również, kochani. Do usłyszenia już niedługo w Parku Maszyn. W tym Parku Maszyn. Trzymajcie się. Pa, pa.